Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy bawili się w kreatywną paczkę. Jako że zbliżają się święta, zrobiliśmy kilka różnych, jak gdyby też nawet niezależnych zbiórek dla kilku osób. I pierwszą z tych osób, akurat pierwsza paczka doszła, to była inicjatywa od takiej, powiedzmy, wewnętrznej bardziej grupy osób, które były na meetupie, żeby pomóc mojej żonie w prowadzeniu kanału, w zasadzie, żeby zaczęła prowadzić kanał. Nie miała kamerki, były jakieś tam pomysły z telefonami i tak dalej, ale to są problematyczne rzeczy, więc wyszła inicjatywa, żeby po prostu kupić jedyną i słuszną kamerkę do streamowania, czyli C930 Logitecha. Sam z niej korzystam, jest to naprawdę bardzo fajna kamera, aczkolwiek w obecnych czasach jest no troszkę droższa niż zazwyczaj, aczkolwiek ta kamera przeważnie brzmuje w granicach 500 zł, to jest taka standardowa cena. Niestety, ale żona ją otworzyła, przyniosła mi paczkę, ale raczej się nie domyśla, co tutaj się dzieje. Myśli, że to pewnie kamerka dla mnie, ewentualnie opakowanie zastępcze, więc idę jej przekazać kamerkę, zobaczymy jej reakcję, a już dzisiaj też odbiorę prezenty dla Balabala, dla Wojtusia. No i w piątek jedziemy do Szymka. Z wieloma różnymi prezentami. Będzie, moi drodzy, sztos, także zostańcie z nami. No to jest prezent od grupy meetupowej dla ciebie, który otworzyłaś. A nie! Co takiego? Ja taką głupią minę zrobiłam, a ty to nagrywasz. Jezu. Że to jest inicjatywa od chłopaków, żebyś mogła sobie postreamować. Naprawdę? Nie, no niby. Dziękuję, bo nie wiem co powiedzieć, jestem zaskoczona. Wojtuś, powiedz mamie co mam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Tak, Maju? Mhm. Dziękuję bardzo i nie wiem co powiedzieć, jest mi bardzo miło, jest mi tak głupio. Bardzo dziękuję, Boże, to była szybka akcja z kreatywną paczką. Niestety żona ją otworzyła, ale raczej się nie domyśliła, po co to nie, jest. Nie, myślałam, że to dla ciebie, tylko że miałam wiedzieć. Bardzo dziękuję, jest mi bardzo przyjemnie. Także będziesz codziennie streamować? Boże, jak dzieci krzyczą? Codziennie? To na pewno nie. Minimum 7 razy w tygodniu? Dobrze, że dzisiaj się trochę pomalowałam. Będę. Dziękuję. To jest, mówię, inicjatywa, która wyszła na dosyć szybko od chłopaków z grupy meetupowej tylko i wyłącznie. I to była szybka do zbiórka, do zbiórki głównej. Dziękuję bardzo. Przyjemnie, przyjemnie i miło. Dla mnie. Ach, nie wiem co powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję. To ja mam. Dziękuję. O, ja dostałam jeszcze drugi piękny prezent. To dla mnie, ale mam piękny dwa. Dziękuję bardzo. Teraz, moi drodzy, jeszcze przyszła jedna paczuszka dla naszego świętego Mikołaja, zwanego dalej Wojciechem. Mam nadzieję, że się ucieszy z prezentu. I moi drodzy, za chwileczkę będę, ogólnie też robimy dosyć dużą niespodziankę dla Szymka. Będziemy chcieli Wojtek ze Szczecina, ja z okolic Wrocławia. Będziemy jechali do Zakopanego po to, żeby Szymkowi wręczyć prezent. Będą to dwie rzeczy, miało być to w zasadzie troszeczkę coś innego, ale nie udało się z pewnych względów, że sklep się okazał być całkowicie zamknięty i tak dalej. Więc kupiliśmy między innymi, co my kupiliśmy? Pilarkę akumulatorową Yato, bo on ma system Yato, dużo ma narzędzi, jest zadowolony z nich, więc pilarkę akumulatorową 36V łańcuchową oraz tą pilarkę ukośnicę, którą ja mam, która jest, moi drodzy, świetna, jeżeli chodzi o Yato, więc te dwie rzeczy idą. Dzisiaj jeszcze nie wysłali tego impostem, dzisiaj jest wtorek, a na piątek jedziemy. Na piątek rano jeszcze mam umówiony przegląd samochodu, bo busem będziemy jechali, bo kolejna akcja wyszła, jak Szymek ostatnio był u nas, kupił szafę i się okazuje, że żadnym kurierem nie da się jej wysłać. Mieliśmy jechać Jaguarem Wojtka do Zakopanego w 3 osoby, ale stwierdziliśmy, że pojedziemy moim busem, tylko że
i tam zapakujemy po prostu tą szafę. Ania i Szymek myślą, że ktoś tam im zawiedzie, jakiś mój znajomy, coś tam, więc myślę, że będą w niezłym szoku, jak w piątek dojedzie do nich szafa. Dzisiaj byłem wymienić, kupiłem jeszcze opony, 4 jakieś pirelki do tego busa, żeby wiadomo, no opony jakieś muszą być fajne, a tam już miałem takie opony na wykończeniu. Jestem umówiony jutro jeszcze, żeby ogarnąć szybko zawieszenie i hamulce, no bo też mimo wszystko jedziemy w góry, więc trzeba to porządnie zrobić. W zeszłym roku, w tym roku był ten busik w górach, ale już przeleciał kolejne 20-30 tysięcy, on rocznie dużo robi, więc... Znaczy dużo, niedużo, no to jest niedużo w sumie. Ale moi drodzy, tak, będziemy jechali do Szymka z prezentami, tam jeszcze jakieś ogniwa i tak dalej, ale to jest między innymi. Dla Rafałka też są prezenty, za chwileczkę wam je pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy pierwszy prezent dla Rafałka. Tam jest taki jegomość siedzący. To jest Chromatoperma cyanopubescens, czyli taki jegomość, którego tam widzicie. Taki pajączek. Wiem, że Rafałek chciał takiego pajączka, który pajęczynuje i tak dalej. Zastanawiał się, kombinował, także takie coś dostanie. I drugi pająk to jest topka, jeżeli chodzi o duże ptaszniki. Też takiego mam, ale teraz siedzi w gnieździe, więc wam go nie pokażę. Też mam takiego bydlaka. To zobaczcie, to jest kawał bydlaka. Naprawdę to jest kawał bydlaka. Jakbym go wziął na rękę, a nie będę go stąd teraz wypakowywał. Poza tym nie znam go, nie wiem, czy on jest wkurzony, czy on nie jest wkurzony. Zaraz mi tu gdzieś zwieje. Ale to jest topka, jeżeli chodzi o wielkie ptaszniki. To jest terafoza. To jest parachybana. Lasiodora parachybana. Bardzo fajny ptasznik, ogromniasty ptasznik. Także jutro lecę do Rafała, jeszcze ogarnę terarium. Ptaszników nie będę rozpakowywał na czas transportu, tak samo je zostawię, bo tak najłatwiej się i najbezpieczniej w zasadzie transportuję je. Jedynie problem mam z prezentami, ponieważ jeszcze nie zostały wysłane do Szymka. Dzisiaj mamy już praktycznie zaraz środę, za pół godziny będzie środa. Te prezenty nie zostały wysłane. Jeżeli jutro one nie wyjdą, czyli dzisiaj, powiedzmy w środę, to będzie duża kaszana, ponieważ pierwsze prezenty nie wypaliły, które miały być dla Szymka, to miało być całkowicie coś innego. No tamten pomysł nie wypalił z niezależnych przyczyn, natomiast ten teraz jak nie wypali, to będzie mi bardzo smutno i nie wiem, co będziemy musieli robić, bo to tak naprawdę to nie jest 100 czy 500 zł, żeby kurde to olać i kupić drugie. Najwyżej będzie trzeba coś wymyślić, a tam to odesłać, nie wiem, ale nie chcę o tym myśleć. Mam nadzieję, że to dojdzie. Do piątku jeszcze kawałek czasu. Powiem wam, że pomaganie jest zarąbiste i cieszy to, jak kogoś coś cieszy. To jest zarąbiste i uzależniające. Kurczę, nie mam pomysłu, jak mu przewieźć te pająki. Myślałem, że wezmę walizkę na broń. Rafał by się nie zdziwił, że raczej z walizką może, że ze strzelnicy wlecą czy coś, ale one nie wejdą do tej walizki. Kurczę, jak mu to wziąć, żeby się nie skapnął tak na pierwszy rzut oka? No i moi drodzy, znalazłem jakieś pudełko. Nie wiem, czy Rafał się od razu na wejściu nie skapnie. Myślę, że nie. To jest pudełko, tutaj widzicie po kompresorze Dragon Rancha. Z tyłu w bagażniku mam całe gotowe terrarium, duże terrarium. Pod właśnie na przykład parachybanę, która jest dużym ptasznikiem, bardzo dużym. No i lecę do Rafałka. Lecę, moi drodzy, zobaczymy, jak zareaguje. Nakarmię pajączka. A tak, co tutaj leży, Rafałku? Niepotrzebna część. Od czego? Od muki. Rafałek trzasnął muchę i dał pajączkowi. Ale nie, żeby się żyła, złapałem ją po prostu. I była bez jednego skrzydełka. No, zgubię ją pod razem. Dobry jesteś, mistrzu. Także na razie masz maluchy, mówisz. Tutaj gdzieś się powołam, a nie tam. A co masz? To są te nicei. A tu są nicejki. Chcesz go ganiać zaraz? No, reszta jest pochowanych. No i mówię, ostatnio znalazłem tę wylinkę, to któryś już jest pewnie większy. No, któryś jest pewnie większy. Ale ładnie już gniazdo sobie porobił. Gniazda fajna, to promka robi. Czyli tak naprawdę w terrarium trzyma teraria. No tak. No bo na razie to jest za duże, nie? Za małe. Za duże. Jakbym wpuścił tutaj... Znaczy za duże terrarium, za małe robaki, pająki. No. Dlatego trzymam na razie tak. Dlatego z grupy meetupowej wyszła pewna inicjatywa i tam mam coś dla ciebie. Z grupy meetupowej? No. W sensie? Zaraz ci pokażę. Była pewna rzuta na kreatywną paczkę, otwieraj. Nie denerwuj mnie. Co to jest? To jest pudełko, musiałem w czymś zapakować, chciałem na broń wziąć, ale mi się nie zmieściło. O kurwa, co tam jest? Co to jest? To pająki jakieś? No chyba się pojebało. Co to za bydle? Gdzie ja to wrzucę? Terrarium jest w bagażniku, bałcie. Już skończone. Co to za bydle jest? To jest parachybana. Czyli to samo co?
To tylko... Tylko, że już takie... Największe. Skarmówki nie mam. Oddaj muchę! Spokojnie, z pół roku wytrzyma. Aha, a to co to jest? Nie, nieopisane. Ja się nie znam na pajęczy. Coś, co chciałeś. A co ja chciałem? Co robi dużo pajęczyny? To? Dorosła, samica, chromy. A żebyś miał od razu dużego pajączka, a nie małe. No spokojnie, dzięki. To jest ogólnie inicjatywa, to były chłopacy, zrzucaliśmy się ci, co byli na meetupie ogólnie. Była taka inicjatywa, że jeszcze robimy dwa prezenty, Moni i Rafałkowi. Chyba cię polubili jednak. I to była taka wewnętrzna zrzutka była. Bardzo szybka. I szybko też było ogarniane, żeby w ogóle ogarnąć pająki, terrarium. Mówię, w aucie mam już przygotowane całe, skończone. No to jest bydle. To jest bydle. Rafałek ma nowe zwierzątko. No to dobra, idziemy moi drodzy zaraz po terrarium. Jak widzicie, Rafałek się cieszy, także następna osoba zaskoczona, chyba się nie domyślałeś, co? Bydlowate. Bydlowate? Będzie. Rafałek mówi cały czas, że jest zaskoczony, że się nie spodziewał. No nie. Rafałek kroi chlebek. Taki ten... ciemnoziarnisty, tak? Nie, jak to się nazywa? Grahama jakiegoś. Nie tyle? Czy nie, to będzie za mało? Jeszcze troszkę. Ukrój jeszcze jedną kromkę. Czeszę się troszkę. Idzie w twoją stronę. Tak, nie rób. Włóżczo całe. Czeszę się. Jak ci wywali, to na rękę ci zaraz wywali. A, włóżczo całe. Czeszę się mocno. Myśmy zaraz albo ją wyczesaną, bo sobie włóżczo całe do środka. O tak. Teraz weź sobie manipulator, pęcetę. Miej możliwość zamknięcia szybki w razie czego. Cały czas się czeszę. Wkurzona jest. Nie dziwię się za bardzo. Cały czas się czeszę. Miej możliwość zamknięcia szybki. I tu... Zwadza szybę. O! Co się skończy to? Wpadł gdzieś ten. Wpadł... Jak to się nazywa? Opcja się skończy. Zaczyna się dobrze, cały Rafałek. Torf musiał gdzieś wpaść na szynę, wiesz? I dlatego ciężko idzie. Zaraz druga, czy nie chodzi lżej? No właśnie, torf tam gdzieś wpadł, ja muszę sobie gadnąć. No... No teraz trzeba, wiesz... Get fucked. A tu zamknąć. No to dobrze, musi coś. Ona sobie pójdzie teraz. Albo możesz ją po prostu zostawić w pizdzie. No, daj jej chwilę. No, radzisz sobie. Tu stoi. To będzie wyczesane, będą włoski, to uważaj, wywal to gdzieś na parapet od razu. No i teraz tak, o, to bym zamknął. No, bo i tak. I sobie tam? No, a zaraz pójdzie, już. I w tym zaraz jej możesz to zabrać. Pamiętaj, że ciężko się zamyka. No jest. Jest maluszek fajny. Pomału, na spokojnie, ona wiesz. Ona nic nie zrobi, spokojnie. Ogarnij sobie. Jest szmaciola wielka, co? Co, wyczesana? No nie. Oddaj zaraz. Musisz złapać za szybkę. Na razie masz po dobrej stronie, on dokładnie z drugiej strony jest, widzisz. No spokojnie. Udało się. Rachybanka. Nie mała. To będzie ciekawe. Z chromą będzie gorzej. W sensie? Bardziej się rzuca? No jest bardziej agresywna, jest szybsza. Z chromą, mimo że to jest mniejszy ptasznik, to jest zdecydowanie szybszy. Bardziej agresywny. Niech sobie trochę. I ogólnie terrarium jest dużo bardziej wymagające do włożenia.
Clay raczej nie będzie problemu, żeby ją łapać w razie czego w tym pomieszczeniu, ale no lepiej, żeby nie uciekła. No ja mam w noże przykichane, jak mi tam pająk raz uciekł, no to to nie jest nic fajnego. Wiesz co, możesz sobie dla bezpieczeństwa jeszcze wiesz co zrobić? Tutaj jakąś kartkę przyłożyć. Wtedy zostawiasz jej tylko tam, chociaż nie, no zamkniesz jej, zdążysz sobie, dasz radę. Chroma. Chroma to permacjanum pubescens. Schowana na razie. Pomału, pomału. Daj. No spokojnie. Za przednią nóżę bym teraz próbował, bo teraz ci będzie próbował, jak ją masz od tyłu, to ona ci już szeli do przodu. O, tędy. O, tak. No wyjdź sobie, wyjdź. Badaj, ona przy świetle będzie świetnie wyglądała. Te niebieskie kolory. Zielone, niebieskie, turkusowe, rude. Złoty też chciał mieć rąbę. Nie mam za dupkę. Najważniejsze, żeby było gwałtownych ruchów. Właśnie takich gwałtownych ruchów, ale jakaś spokojna sadziło. No. Wytrzymałem swoją gwałcie. Już widać, jak się fajnie mieni. No. Wyciąłem pudełko, ale... Nic się nie stanie, jak to odsuniesz. Ona zabierze łapę, tylko żeby nie zaczęła gdzieś świrować. No. Rękowa ma być największą możliwość teraz. Powolutku zamykali, bez nerwowych ruchów. Hello. Ja mówię tutaj. Pokaż te kolory. Tutaj światło jest takie słabe, ale zawsze to coś będzie widać. O. Teraz pewnie widzicie. No, dosyć długo trzymałem kolory między wylinkami. Na przykład sezji maj czy coś, to szybko traci te kolory, a ona zawsze ma ten niebieski, zielony taki. No, teraz widać ten niebieski fajny. O. Także pan Rafał jest zadowolony. No to kreatywna paczka leci dalej. No i tak się ładnie prezentuje. Na filmiku nie ma takiego porównania, kiedy jest bydle wielkie. Ona jest zdecydowanie większa od ręki. A macie rękę. O, macie porównanie, jakie to jest bydle. Ja nie mam dużych rąk, ale... No wcale nie, 2 metry chłop prawie. Spoko. To zobaczmy, co to już się napakało. Teraz przetestuję. Przechwyciwanie obrazu na monitor. Zakładam, że tutaj jest góra. Wysyłuj się. Nawet nie wiem, co to za ustroj, będę musiał poczytać DSO Shell. Bez jaj. Na barek nie? Się ochujeli? Yeah,
chyba ludzik nie przetrwa. Czekajcie, no nie. O. Jak widać, ludzik nie przetrwa. Trochę go słabo zabezpieczyłeś. Kurde. O ja to. Serio, no porek dla mnie. Weź, ja jestem robicie ze mnie. Pewnie ten, pewnie on naprawi się i odezwać. Nie! Ja pytam. Jeśli to naprawdę to jest dla mnie, to dzięki wielkie, naprawdę. Ja nigdy nie miałem jakby normalnego laborka, nawet zaraz ci pokażę, jakiego nie mam. Miałem przy ciebie laborka. Chyba, że ten to jest po prostu do naprawy. To jest mój laborek. Znaczy no, taka są próba zasilacza ATX przetwornica Step Up. Wiesz, no, oczywiście krokodylki. Nie wiem, wiesz, mi jakoś trudno w to uwierzyć, że to jest dla mnie, to ja prędzej bym uwierzył, że to mam naprawić i odesłać, to tak, bo tyle co ja paczek dostaję, to wiesz. Ale, no, nie wiem, kurde, co, zdrudniałem. Powiem wam, moi drodzy, że dzisiaj jakiś dzień świstaka dziwny, ale Rafał dzisiaj u mnie nocował. Ogarnęliśmy temat spakowania, ogarnęliśmy w ogóle temat busa, bo no tak jak mówiłem, musiałem go przygotować przed podróżą. Jeszcze okazało się, że coś przy odpalaniu ogólnie tłukło mi, tak jakby, no przykładowo jakby dwumasa, no to nie była dwumasa, bo wiem jak się zachowuje, ale takie uderzenie było przy odpaleniu i przy wygaszeniu. W sumie stwierdziłem, że chyba jakiś wieszak się zerwał gdzieś tam na tłumiku i w sumie aż tak mnie przeszkadzało, podczas jazdy nie było tam czegokolwiek słychać w tym busie, takiego jakiegoś nadzwyczajnego, no wiadomo, ten busik to jest no, jaki jest. I stwierdziłem, że jak jestem już u Przemka, to sobie pójdę zawsze na kanał, bo to tam Przemuś, bardzo fajny znajomek. Wchodzę od razu pod kanał, znaczy na ten, patrzę, mówię, chyba wiem co tak stuka. To wcale nie uchwyt od tłumika zerwany przy odpalaniu tak stuka, tylko złącze elastyczne, które jest... nie ma go. Czyli praktycznie jeździłem cały czas bez wydechu. Powiem wam, że 2.0 HDI jest ekstremalnie cichy bez wydechu. Nie do końca jestem w stanie to pojąć. Naprawdę nie słyszałem jakoś nadzwyczaj, żeby był głośny na jałowych czy na tym. Naprawdę nie słyszałem tego, a w ogóle był całkowicie zerwany, czyli nie wiem jak tam te tłumiki wyglądają, a to chyba jeszcze przed złącze elastyczne jest przed, jeżeli się nie mylę, środkowym tłumikiem, a ja tam jest środkowy tłumik, już nie pamiętam. Nie wiem, ale pamiętam, że jak jechałem Peugeotem 2.0, ten silnik benzynowy, no to on jest turbogłośny, 3-litrówka jest głośna, 4.2 jest głośna z zerwanym wydechem, ale tutaj było, jeździłem tak z pół roku dobre, nieświadomie, całkowicie nieświadomka, także no też tam był problem, na ostatnią chwilę chłopacy mi zrobili w warsztacie, jak zwykle dziękuję Piotrowi tutaj i Przemkowi, że ogarnęli temat i co, no i no... No, no bus jest przygotowany, było wielkie sprzątanie busa, od boku mi drzwi nie działały, a jak zapakowałem Szymka szafę, jeszcze kilka rzeczy i jeszcze jutro kilka rzeczy, bo dzisiaj przyszły paczki, już w końcu na ostatnią chwilę się martwiłem, nie wysłali im postęp, tylko inną firmą, bo się nie zmieściłyby prezenty dla Szymka, no to powiem wam, że musiałem te drzwi od boku zrobić i naprawić. Się okazuje, że tam jakieś cięgna są pozrywane, ale jest to na tyle ogarnięte, że przesmarowałem prowadnicę w ogóle, bo nie chciały się prawie te drzwi boczne otwierać i w sumie trzeba mieć rozkminę, jak je otworzyć, także na patencie, ale się otwierają, także będzie można wsiadać i wysiadać. Dzień świstaka jakiś, moi drodzy. A jutro jedziemy do Szymka. Wojtek będzie około 14.30, Rafał też jakoś w tych godzinach i będziemy wyjeżdżali. Już czytałem, że jutro mają być jakieś protesty na A4, właśnie gdzie będę potrzebował jechać gdzieś koło Oleśnicy chyba, czy gdzieś wcześniej. Także będziemy musieli, na dzień dobry już mam jakieś objazdy, no. Zapowiada się dobrze, zaczynam jutrzejsza trasa. Mam nadzieję, że zdążymy przed 20.30, to jest taki nasz cel. No i zobaczymy ogólnie jak wyjdzie. No myślę, że Szymek będzie zadowolony i... Siemanko moi drodzy, dzisiaj jak widzicie jesteśmy w pełnym składzie.
bus zapakowany po sam sufit praktycznie, nie wiem czy to będzie widać. Po samej ojca. Po samej ojca. Wczoraj z Rafałkiem mieliśmy akcję sprzątanie busa i robienie wszystko dookoła, a teraz Wojtuś już przyjechał ze Szczecina, czyli zrobił już trasę 309, tam dokładnie chyba wychodzi? 330. Czy 330 km i teraz lecimy jakieś 450 do Szymka do Zakopanego z prezentami. Są my wariaty, co? Jeszcze dzisiaj wracam. Moi drodzy, tirowcy strajkują, nie wiem gdzie my żeśmy wylądowali, ale tu się nie da jechać praktycznie. Już walimy ten objazd chyba z 20 minut. I w ogóle się okaże, że będziemy na ostatnią chwilę przed live'em u Szymka. Więc mam nadzieję, że nie będzie po 20.30, bo jest dzisiaj piątek. Musi konspiracja się udać. Także jedziemy, zające nas jeszcze nie wyprzedzają. 20.19. Mamy 10 minut przepisu, poważnie? Masakra. Zobaczcie, Rafałek duszuje na pace i szuka jedzenia. Przecież tam nie ma takiej torby. Patrzcie moi drodzy, ale fajnie to w kamerze wygląda, widać światło tak fajnie. Czemu mi nie wygląda? Tak wygląda mniej więcej moi drodzy droga. Widoczność momentami jakiś... Nie, to nie szyba. Widoczność momentami pod 10-20 metrów. Masakra. Tam gdzieś na górze mieszka Szymek. Światło zgasić. Tak, i się na tych kamerach. Znam tą drogę. Ale droga mogła się zmienić. Dobra, zgasz. Nie wychodź, nie wychodź. Coś cienko chyba pukałeś. Dobra, to chodźmy do Nory, wiesz? Przysłaj na razie może live'a. No to właśnie był. Przybierzeli dobry plenpacę. Miał tą stronę. Żebyście wiedzieli, co mi to kosztowało. Siemka. Ja pier... Dole. Słyszałem, że prezenty się przydadzą. Dobrze, żeś tutaj jakiegoś świniaka nie rozbierał, by la, bo by live'a ściągnęli. Albo ani. Serus. Drugi prezent. Drugi prezent. Wariaty. Ale jest problem jeden. Jak? Musisz nam pomóc. Co, zakopali szafę się? Wypakować. Jaką szafę? No, przywieźliśmy szafę. No nie szafę. Nie, szafę już nie przywieźliśmy. No jak nie? Przez busem jechałem całą drogę tako, bo się tam ledwo zmieścić da. Wy jesteście nienormalni jak Bogakon. Chcę się przywitać. Jezu, ile mnie to kosztowało, on tu chciałbym wyjść. Ja chciałem wynieść. Cześć. Jezu, co ja tu wyprawiam, żeby on tu siedział. Złoty nawet jest. Chodźcie. I z szafą. Kto siedział z tyłu? Na zmianę z Rafałkiem. Na szafie. Musisz górę przycisnąć. O, wiesz, ta pierdzielność tam. Nie, dociśnij to po prostu trochę. Przejmij, Rafał, to. Po remoncie. A to zmieniał coś. No, musi być dobry dopyt. No jeszcze parę gratów do Szymka dojechało. Masa. Różnych. No i jeszcze Szymek nie wie, bo oczywiście nie dało się go powstrzymać przed licytacjami. Które właśnie były też na koszt tego wszystkiego. Ogólnie jeszcze tak o. Jeszcze dalsza część to jest to. Weź tą walizkę, bo zaraz poleci. Tam ogólnie kilka rzeczy jest, tak? Walizka, bo zaraz poleci. Jesteście szaleni. No już nie spadnie, jak już tak się było stabilnie. I jeszcze... No idę po nodze. Płyną mu nie dam. Nie, płyn się może przydać. No i przez to, że musiałeś licytować, i licytowałeś i od razu wpłaciłeś, mimo że cię nie zniechęciłem, że od razu trzeba czy coś, no to dostałeś po prostu zwrot gotówki, no i tyle. No, nie ma innej opcji. Dzięki jeszcze raz. Jestem w szoku. No o to chodziło. Chyba się opiję.
Także moi drodzy, słuchajcie, dzisiejszego live'a jako tako, wybaczcie mi, ale raczej zakończymy. Będziemy tutaj działali. Mam nadzieję, że nas rozumiecie, ale z tych wszystkich akcji, z osób, które dostały prezenty, jest w sumie kilka osób, bo pierwszy prezent, który przyszedł, to był, mówię tak w kategorii chronologicznej, jak przyszły prezenty, to był dla mojej żony, dla Moni, to była grupa meetupowa, się zrobiła zrzutkę, czyli ludzi, którzy byli na meetupie i kupiliśmy prezent. Nie będę wam może mówił co, bo w niedzielę zobaczycie. Następną osobą był Rafałek, który tutaj też grupa meetupowa zrzucała się na ten prezent. To była bardzo szybka mega zbiórka. Następnie Lesiu chyba wcześniej jeszcze dostał w sumie przed Rafałkiem. Nie, w tym samym dniu dostali. Zobaczą na filmie. Następnie co Lesiu, spoilerujesz? Ale też nie wiecie co dostał. No i jeszcze Szymek, to jest to co właśnie głównie zbieraliśmy, co robiliśmy licytację. Miało troszeczkę wyjść inaczej, ale nam się nie udało, więc kupiliśmy. Wiem, że Szymek jest w systemie JATO, dlatego jeszcze go ostatnio podpytywałem. Nie wiem, czy w ogóle ogarnąłeś co tam jest. Widziałem. Ukośnica i pilarka. Łańcuchowa. Także będziemy ostro rżnęli dzisiaj, moi drodzy. Słuchajcie, no z tego powodu, że my od 13 jesteśmy, od 13.30 jesteśmy w trasie, będziemy... To jest od 13.30? Znaczy ten to jest... On ze Szczecina jest, on przejechał tu 700 parę kilometrów w ogóle. No ale mówię, no my od 13.00, praktycznie z 15.20 jesteśmy już w trasie. Dzisiejszy live jest w takiej właśnie formie. Zrobiliśmy kreatywne paczki, dzisiaj było zwieńczenie tych kreatywnych paczek. Jesteśmy, jakby ktoś jeszcze nie załapał, w Willi Litwor w Kościelisku Zakopane. To nam bije ten dzwon, nie? Że live'a kończyć. No, a Wojtek mi świeci prosto po oczach. Jest git! Także słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj musicie się obyć tym, że ten live jest krótszy, ale mam nadzieję, że zrobiliśmy coś fajnego, kreatywną paczkę i tak dalej. Wielka konspiracja, o której wam później opowiemy, żeby Ania powstrzymała Szymka, żeby ten ja nie był łaził. Ja sobie gdzieś sprząta. Dobra, kończymy, moi drodzy. Widzimy się prawdopodobnie w niedzielę na live'ie i zobaczycie bardzo fajny filmik. Dzięki raz za zbiórkę. Mam nadzieję, że co roku będziemy robili różne kreatywne paczki, żeby wspomagać naszą ekipę kreatorów. Jest nas już dużo. I do zobaczenia, moi drodzy, już niebawem. Trzymajcie się i hejka. Wiesz, jak zakończyć? Już. Dobra. Turn off telefon. Teraz jeszcze, moi drodzy, taka ciekawostka natomiast całej tej konspiracji, którą robiliśmy z Szymkiem, żeby pojechać do Szymka. Powiem wam, że na pierwszy rzut oka to się wydawało proste. Jedziemy do Szymka, robimy mu niespodziankę, wręczamy te prezenty, Szymek robi takie wielkie oczy i what the fuck, i wydawało się to być proste. W efekcie to naprawdę nie było takie proste, żeby to wszystko fajnie zorganizować, żeby ta niespodzianka naprawdę dobrze wyszła. Sytuacja jest naprawdę mega ciekawa, mega śmieszna. Nie jestem w stanie jej w 100% przytoczyć, bo tam się po prostu... To był tak duży natłok rzeczy w przeciągu krótkiego czasu, że to się nie da tego opowiedzieć. Szkoda, że nie nagrałem tego, jak Ania to opowiada, bo to wszystko dzięki Ani tak naprawdę się udało. Ponieważ już wcześniej mówiłem, że będziemy tam jechali z taką niespodzianką do Szymka i tak dalej, i tak dalej. No i jak przyszło co do czego, ja powiedziałem, że no nie może Szymek chodzić gdzieś u góry po domu, no bo zaraz zobaczy, że podjeżdżamy kreatobusem i nie będziemy widzieli tego jego zaskoczenia, nie będzie tej pierwszej miny, tylko tak już wiecie, to już będzie takie po. Więc pomysł był taki, że zadzwoniłem do Ani, oczywiście jak była w pracy, żeby Szymek nic nie słyszał, rozmowy, nic. Zadzwoniłem do Ani i ugadaliśmy się wstępnie na coś takiego. Oczywiście powiedziałem, że jedziemy Jaguarem Wojtka i że jedziemy w 3 osoby. No i że jedziemy z prezentami dla Szymka. To wiedziała Ania. Oczywiście rzeczywistość była taka, że jechaliśmy busem, ponieważ był problem z tą paczką, żeby przesłać tą szafę, więc jechaliśmy, moi drodzy, busem. No i sytuacja była taka, że poprosiłem, żeby Szymek za wszelką cenę siedział w piwnicy. I jak to Ania mówi, jak Szymek zazwyczaj idzie do tej piwnicy, robi te baterie, bo jak wiecie, Szymek regeneruje baterie, jeżeli ktoś potrzebuje zregenerować baterię trochę szybko. MC Silk normalnie może czuć zagrożenia. Jeżeli ktoś potrzebuje zregenerować wolniej. Jeżeli ktoś potrzebuje zregenerować baterię do jakiegoś elektronarzędzia, to zdecydowanie polecam wam skontaktować się z Szymkiem, tam mail szymon.fryźlewicz bez polskich znaków, @gmail.com, ale to takie by the way. No i misja była, żeby sprowadzić Szymka do piwnicy, żeby on nic nie wiedział, i zrobimy na zasadzie albo tak, że ja zadzwonię dzwonkiem i Ania powie: Szymek, idź otwórz, i Szymek nas zobaczy w drzwiach, dostanie szoku, albo Szymek będzie siedział w piwnicy, a my do niego zejdziemy. Akurat tam się tak schodzi, że praktycznie od razu przy wejściu do domu możemy zejść do Szymka nory. I sytuacja, moi drodzy, wyglądała w ten sposób, że powiedziałem Ani, że jak już będziemy gdzieś w okolicach Czarnego Dunajca,
to, że napiszę jej na Messengerze jakąś taką wiadomość, żeby ona wiedziała, o co chodzi, a Szymek nie w razie jakby odczytał, i żeby Szymek siedział w tej piwnicy. No i oczywiście Ania zaczęła całą konspirację od tego, że zrobiła szybko, z tego co wiem, kolację. Zamiast zrobić dwie herbaty, to zrobiła jedną, żeby szybko razem ją na spółę wypili, żeby tylko Szymek poszedł szybko już do tej piwnicy. Więc to było wszystko na takim speedzie. Już Szymek musiał pewnie czuć się dziwnie, co mnie tak wyganiają z tego domu. Ale no nic, chłopak nie podejrzewa do samego końca, bo go pytałem. No i wypił szybko tą herbatę. Ania go pogoniła, idź sobie tam pracuj do tej nory swojej, rób sobie tam te bateryjki i tak dalej. Wszystko było dobrze. Nagle, z tego co wiem, wybiegła Kasia i mówi: mamo, mamo, Szymek wylazł gdzieś, coś robi, kręci się po górze, gdzieś po domu. No to oczywiście Ania go w jakiś tam sposób, czy teraz nawet nie pamiętam, nie chcę też zmyślać, jakoś go tam zaprowadziła z powrotem do tej... A, chyba z kapustą, że trzeba kapustę coś tam kisić, że czegoś tam brakuje, ściągnęła go do tej nory. Szymek znowu już gdzieś ma jakąś ranę, coś i ta kapusta mu gdzieś tam, z tego co wiem, chlapła, tak? I strasznie go ręka paliła. Chciał w ogóle iść, ja miałem zaparkować tak jak gdyby od strony śmietników, a Szymek w pewnym momencie mówi, że idzie do śmietników wyrzucić jakąś kapustę czy coś. Ania go za wsiarz, my już dojeżdżaliśmy, Ania nie wiedziała, kiedy będziemy, Ania go za wsiarz. Szymek: nie, ty mi tutaj pokaż, tutaj tą kapustę trzeba coś zrobić, ukisić, jakąś deseczkę trzeba znaleźć. Szymek mówi: coś się dzieje, co za paranoja, ale dobra, coś tam powiedział. Ania mówi: wiesz co, Szymek, tam lodówka stoi taka dodatkowa jeszcze, a ile my mamy konserw w tej lodówce? No i Szymek, no i Ania mówi: no zobacz, 1, 2, 3, 4, no i tak doliczyła pomalutku, na czas to wszystko było, do 26. W międzyczasie Szymek, z tego co wiem, ta ręka go strasznie piekła, paliła. No Tania, chodź, ja ci poleję to wodą. Polała mu to wodą, po prostu, żeby w piwnicy, żeby nigdzie nie wyłaził. No i co, Ania mówi: wiesz co, ja jeszcze raz przeliczę te konserwy, bo chyba się pomyliłam. I drugi raz liczy. 1, 2, 3 i tak do 26. Znowuż. I mówi, i już mówi: no nie wiem, co mam robić, jak mówię, tak jak Ania, już mówi, że no chyba zaraz mnie weźmie za jakąś wariatkę, ale no gramy na czas. Wiesz co, Szymek, ja jeszcze raz policzę, bo chyba coś nie ten. Z tego co Ania mówi, że już drzwiami się musiała przykryć, bo nie mogła na niego patrzeć, bo już jej się tak śmiać chciało. I co? I dalej liczyła te konserwy. Później w międzyczasie jeszcze było kilka różnych innych dziwnych akcji. Jak wiecie, tak jak już mówiłem, Szymek naprawia, regeneruje te baterie. No to Ania już mówi: a Szymek, a weź ty mi w końcu wytłumacz, na jak to się robi, że te baterie ty regenerujesz? Co tutaj trzeba zrobić? No Szymek już osłupiał, chyba naprawdę bałagan musiał mieć już w głowie niezły. Co, jak to Szymek mówi, no co babie odbiło, jak to powiedział. No i zaczął tłumaczyć Ani, o co chodzi, że trzeba otworzyć baterię, wyjąć nichamki, włożyć lająki. No i co, opowiadaj, to my cały czas, pamiętajcie, jedziemy. Ania nie wie, kiedy będziemy. O, skończył opowiadać, znowu chce iść na górę, no żeby tą rękę opukać czy coś. A weź ty mnie, Szymek, powiedz, a skąd ty wiesz, do kogo jest która bateria? I Szymek pokazał, a ta bateria do kogo jest? A ta bateria do kogo jest? I wielkie opowiadanie. Powiem wam, że tutaj po prostu Ania, tu jest, skróciłem tą historię prawdopodobnie i może coś pogmatwałem, ale sens całej tej takiej, nie paranoi, ale całego takiego wow, o co tutaj chodzi, to po prostu no chyba wam przekazałem. Naprawdę jestem tutaj z tego miejsca ogromnie wdzięczny Ani, bo w zasadzie wiedziała o tym Ania, Kasia i pani Marysia, czyli babcia. Wszyscy wiedzieli, ale nikt nie dał Szymkowi jakichś podejrzeń. No, przez ostatnie pół godziny to Szymek tylko myślał, co się Ani stało prawdopodobnie, ale nic poza tym. Oczywiście Ania do mnie w pewnym momencie, jak tam już była w piwnicy, napisała szybko na Messengerze. A ja, my już wtedy podjechaliśmy, byliśmy pod domem. Ja mówię, a Rafał miał telefon, żeby zadzwonić do Ani, żeby Ania go, Szymka, wygnała. Więc ja mówię, nie dzwoń do Ani, zobacz, ona napisała szybko, to znaczy, że Szymek chce już wychodzić do góry. No tak, widzieliście na live, stanęliśmy. Stoimy, nic się nie dzieje. Mówię, kurczę, coś jest nie tak. Była jeszcze wersja, że ja muszę zapukać. Zapukałem. Nikt nie wychodzi. No mówię, stoimy dalej. Live odpalony, stoimy. No Szymek nie wychodzi, co się dzieje? Więc mówię, zadzwonię dzwonkiem. Zadzwoniłem dzwonkiem. Patrzę, wyszła pani Marysia. Pani Marysia poszła po Kasię. I dopiero Kasia wróciła do nas, przyszła i powiedziała właśnie, że Szymek z mamą są. Dopiero powiedziała, że Szymek z mamą są na dole. No i tu już widzieliście, tu naprawdę mega akcja.
jeszcze raz tutaj dziękuję też Ani za, za całą tą konspirację. Wojtku, to jest wodzia? Tak, bo takie podobne mam ja. Ja, a to też jest wodzia. Także, jeżeli ktokolwiek szuka noclegu w Zakopanem, w Kościelisku, polecamy zarąbiście Villa Litwor. Świetne miejsca i fajni ludzie. Prześwietni ludzie, przefajni ludzie. Tylko zimno trochę. Jak ciepło. Jak ja, to ciepło. Ja nie, może zimno. Ja nie wiem, jak my się z Wojtkiem dogadamy. Ja jestem zimnolubny, dla mnie to spadnie 17 stopni, a dlatego to 30 stopni. Ale w pokoju ciepło, mam grzejnik. Czyli okno można otworzyć. Tak. Także moi drodzy, wracamy. Ale parują szyby. Wracamy, moi drodzy. Myślę, że akcja naprawdę mega się udała. Naprawdę mega cieszę się z całej akcji. Naprawdę bardzo się cieszę z tego, już pewnie mówiłem to w tym filmiku, ale że nawet nie tyle materialnie i finansowo to były bardzo fajne prezenty, bo dzięki temu, że jest nas taka, a nie inna grupa, są nas, wśród nas tacy, a nie inni ludzie, to po prostu też te prezenty były naprawdę bardzo wartościowe, tak materialnie mówiąc, ale wydaje mi się, że nadal największą taką wartością jest mimo wszystko ta wartość, nie jak to nazwać, psychologiczna, mentalna, to, że ktoś o kimś pamięta, że tak naprawdę, no, że pojechaliśmy te Wojtek 760 praktycznie kilometrów, my 450 kilometrów, Rafałek również. Bardziej ten gest mi się wydaje, że to jest takie naprawdę mega... No ja, ty i Wojtek, że pojechaliśmy tyle. I właśnie mówię o tym, że to właśnie te gesty, ta akcja. I myślę, moi drodzy, właśnie, że to ten etap, kiedy o kimś pomyślimy, komuś sprawimy taki właśnie prezent, to jest właśnie dużą wartością. No i przy okazji, jak widzieliście, Szymek wczoraj dostał pilarkę, nie minęło 12 godzin, jak już ją potrzeba było tak naprawdę używać, bo nawet nie wiedział, że gdzieś na końcu ogrodu powaliło się drzewo przy ostatnim halnym. Także myślę, że naprawdę narzędzia mu się przydadzą. Tak samo całej reszcie osób, no Rafałek, pająki, no to drugiego dnia, nie wiem czy wam wspominałem, już rano poleciał do sklepu, żeby kupić szarańcze, jakąś inną karmówkę, także też myślę, że chłopak się cieszy. Monia tak samo, kazałem jej na razie nic nie mówić, nikomu nie dziękować, ani nic, żeby była taka cisza, wcale, żeby nic nie spoilerować. Ale też myślę, że kamerka, jakiś live się pojawi od mojej żony w końcu. Dostała takiej pewnie motywacji, że ktoś inny o niej pomyślał, czy ktoś inny, że ktoś po prostu pomyślał, ktoś polubił i no i wyszła w ogóle taka inicjatywa. Tak samo myślę, że Leszkowi to wiele pomoże i też nie chodzi stricte nawet może o same rzeczy, które dostał, tylko bardziej właśnie o to, że chłopaka ktoś docenia, bo naprawdę chłop jest warty każdej złotówki, żeby mu pomóc, żeby się rozwijał, bo wiedzę naprawdę ma bardzo dużą i bardzo duży, ogromny wręcz potencjał do zdobywania tej wiedzy. Może teraz tak myślę, chyba o nikim nie zapomniałem, tak? No była Monia, Lesiu, że? Wszyscy. Monia, Lesiu, Rafał, Szymek. No i Ania jeszcze dostała przy okazji tą szafę. I Wojtuś dostał latarkę. No Wojtuś dostał latarkę też jeszcze, tak. Wziąłeś ją? Tak, oczywiście. Tak. Także moi drodzy, bardzo się cieszę i dziękuję wam naprawdę z całego serducha za całą akcję kreatywnej paczki. I jestem pewien, że w przyszłym roku również zrobimy taką akcję. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie, komu, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy. Nie chcę nic obiecywać, ale na pewno z tego miejsca mogę was zapewnić, że taką paczkę, kreatywną paczkę będziemy chcieli zrobić. Dzięki wam moi drodzy za wszystko, a my teraz wracamy do domku. Czeka nas no, długa podróż, a Wojtu dzisiaj wróci do domku o 12, to jeszcze leci odbiór domku przy mieszkania zrobić. Tak, jeszcze do pracy. Ten to jest po prostu szajbus na maksa już. Także trzymajcie się moi drodzy i dziękuję wam za wszystko. A Rafałek coś chce powiedzieć? Nie, bez komentarza. A Wojtuś dokomentuje coś? A ja dziękuję, że tu byliście. Cześć. A kto to tam jest? Zobaczcie. Ty, chyba się normalnie zatrzymam. Skuszę się, niezła dżaga.